Cześć i dzień dobry w czwartek. Ja mam dzisiaj stosunkowo lajtowy dzień. Tak naprawdę poranny call zamknął się w niecałych 10 minutach, więc takie spotkania lubię. Mam jeszcze jedno spotkanie chyba o 15 czy 15.30, a tak poza tym to dzisiaj właśnie nadrabiam różne też zaległości. Gdzieś tam wypycham jakieś stare tematy w mailach. Także zapowiada się całkiem spoko. I klasyczna już sztuczka. Bum. Jest nowy fryz. Muszę jeszcze jechać do biura, bo przypomniało mi się, że miałem zostawić podpisane dokumenty, które wczoraj podpisywałem jeszcze gdzieś tam. Zgarniałem podpisy Kasi i są to jakieś umowy o pracę, jakieś inne takie właśnie kwity dla naszych pracowników, które chcieli odebrać, a z racji na to, że mnie ani jutro, ani w poniedziałek nie będzie fizycznie w biurze, no to muszę to zrobić teraz. Także jest godzina 17.07, ja dopiero jadę do konesera, no ale cóż, mówi się trudno. Zeskanowane, więc mogę wysłać do administracji, żeby wszystko było zgodnie w papierach. Teraz jeszcze wbijam do biura, żeby zostawić oryginały. Zobaczmy, czy ktoś jest. Nie ma, pusto, ciemno. Także tak. Światło jakieś. O, od razu lepiej, jak jest jasno. Ładnie tutaj. No taki widok mamy tutaj z okna. Dzisiaj podczas kola na temat buyer persony z marketingiem i ze sprzedażą mieliśmy bardzo ciekawą dyskusję na temat tego, w jaki sposób komunikować się z określonymi grupami odbiorców, z naszymi właśnie buyer personami, bo zupełnie inny komunikat będzie szedł do osób pracujących w HR-ach, do HR dyrektorów, HR menadżerów, różnych osób odpowiedzialnych właśnie za ludzi, za kulturę i za kwestie HR-owe, a zupełnie inny komunikat będzie szedł na przykład do ludzi na poziomie C-level, do CEOs, do founderów, do właścicieli różnych firm. I właśnie wtedy pojawiła nam się też taka dość ciekawa, krótka wymiana zdań na temat tego, jak bardzo konkretne i specyficzne powinny być te komunikaty kierowane do tej drugiej grupy, ponieważ często jest tak, że jak stosuje się różnego rodzaju cold mailing, cold messaging na LinkedInie na przykład, to chcemy zaprezentować jakiś duży problem. Na przykład właśnie to, że społeczeństwo czuje się coraz gorzej, że pandemia, inflacja, wojna, wiele innych czynników powoduje, że jesteśmy coraz słabsi na poziomie kondycji psychicznej, coraz bardziej wypaleni, generalnie coraz bardziej zniechęceni do tego, żeby pracować. Coraz głośniejsze staje się zjawisko quiet quitting, czyli wykonywania tylko i wyłącznie tego, co powinniśmy zrobić, tak naprawdę nie angażowania się w nic absolutnie poza naszymi obowiązkami. I tego typu komunikaty mogą być dobre właśnie podczas rozmów z osobami na nieco niższych szczeblach, z HR-em, ze sprzedażą, z marketingiem, z różnymi ludźmi, którzy mogą w tym rzeczywiście wyczuć jakiś ciekawy fragment dotyczący ich potrzeb, ich celów, ich działalności. Natomiast w sytuacji, kiedy kierujemy swoje komunikaty do ludzi na poziomie C-level, tego typu treść już nie jest niczym zachęcającym, no bo wiecie, ja sobie to próbuję zwizualizować w bardzo prosty sposób. Otrzymuję sam dużo maili różnych, przeważnie właśnie takich pisanych na zimno, i już jakby abstrahując od tych, które są totalnie nietrafione, gdzie ktoś próbuje mi sprzedać, nie wiem, dystrybutory wody do biura, albo fotowoltaikę, albo jakieś inne totalnie niepotrzebne, czy nie wiem, zarządzanie flotą samochodów, czyli generalnie ktoś nawet nie sprawdził, czym my się zajmujemy, jaką firmą jesteśmy, gdzie jesteśmy zlokalizowani itd., itd. O tyle zdarzają się też takie maile właśnie, gdzie ktoś po prostu próbuje mnie w pewien sposób czymś zainteresować. I zauważyłem, że większość tych maili przeważnie właśnie działa na zasadzie jesteśmy tacy, robimy to, bo teraz jest problem X i my rozwiązujemy ten problem X na 1 500 000 100 900 różnych sposobów. Może chciałbyś porozmawiać i znalazłbyś 15 minut na kola.
przeważnie nawet nie docieram do tej końcowej treści maila, ponieważ tak naprawdę po przeczytaniu pierwszych dwóch, trzech zdań już wiem, że to nie jest dla mnie, zaznaczam to jako spam albo po prostu wywalam taką wiadomość. Nie mam zamiaru nawet odpowiadać komuś, że totalnie się tym nie interesuje, nie potrzebuję, nie jestem w target grupie i tak dalej, bo po prostu uważam, że to jest brak odrobionej pracy domowej. Jeżeli wysyłamy wiadomości do właścicieli, do founderów, do osób na poziomie C-level, bardzo istotne jest to, żeby ta wiadomość po pierwsze była mocno spersonalizowana, ale nie spersonalizowana na zasadzie cześć Michał, cześć Kasia, cześć Aneta, tylko żeby tam faktycznie były odniesienia do jakichś realnych sytuacji związanych z firmą, z ludźmi, z projektami, nie wiem, z klientami i żeby przede wszystkim tych punktów było kilka, a nie jeden, gdzie po prostu wyczytaliśmy jakiś news, że nie wiem, firma jakaś pozyskała finansowanie i teraz będziemy wysyłać masową maile, powołując się tylko i wyłącznie na ten jeden fakt. Nie, to nie o to chodzi w personalizacji. Personalizacja powinna wyglądać w taki sposób, żeby ktoś czuł, że my faktycznie przyłożyliśmy się do zapoznania z pewną sytuacją bądź szeregiem sytuacji, zrobiliśmy odpowiedni research i poświęciliśmy trochę czasu na to, żeby napisać takiego maila. I dopiero tak spersonalizowany mail wysłany do takiej osoby ma prawo zadziałać. O ile oczywiście właśnie nie będziemy tam lali wody, jacy to my jesteśmy najlepsi i że jest jakiś wielki potwór w postaci problemu X na rynku, właśnie tego, że na przykład społeczeństwo czuje się coraz gorzej i jest coraz gorsza kondycja mentalna wśród pracowników firm i tak dalej. Bo tak naprawdę kogoś na poziomie C-level, foundera, to nic nie obchodzi. W sensie, okej, obchodzi w pewien sposób, natomiast to jest komunikat ogólny. To jest tak, jakby ktoś powiedział właśnie, że nie wiem, jest zła pogoda w całej Polsce. No i co z tego? Mnie interesuje to, jaka będzie pogoda u mnie tutaj jutro, bo nie wiem na przykład, czy będę mógł wyjść biegać, bo będzie padało, czy może jednak będzie słonecznie i ubiorę się inaczej. W związku z tym, wysyłając taką wiadomość, też pamiętajmy o tym, żeby przede wszystkim była ona na maksa konkretna, specyficzna i właśnie poruszała jakiś konkretny, specyficzny, realny problem naszego adresata. Jeżeli jest to osoba na poziomie C-level, to prawdopodobnie tymi problemami będą kwestie związane z tym, w jaki sposób działa firma i co można byłoby zrobić, żeby ona działała lepiej. Jak zmaksymalizować przychody, jak zmniejszyć koszty, jak obniżyć rotację wśród pracowników, jak poprawić zaangażowanie kluczowych pracowników w kluczowe projekty dla kluczowych klientów, jak wprowadzić różnego rodzaju innowacje, ale nie na poziomie koncepcji, tylko już konkretnych działań, konkretnych inicjatyw, konkretnych projektów, żeby firma mogła osiągnąć swoje cele biznesowe i tak dalej, i tak dalej. Generalnie to, co jest istotne, to to, że musimy bardzo dobrze zidentyfikować potrzeby naszego odbiorcy i to, jakie ta osoba może mieć cele, ponieważ wysyłanie takiego bardzo generycznego komunikatu o tym, że istnieje jakiś problem X, nie jest niczym nowym. W sensie dla naszego odbiorcy to jest na zasadzie, no wiem o tym i co z tego. Nie trzeba ludzi informować o tym, że hej, teraz już zbliża się wieczór, bo się robi ciemne niebo, bo każdy z nas ma okno, może wyjrzeć i zobaczyć, że tak jest. Natomiast jeżeli mamy jakąś taką informację, która rzeczywiście jest informacją w pewien sposób potwierdzoną albo przynajmniej dotyczy pewnej niszy, pewnej branży i na przykład wystosowujemy taki komunikat do człowieka na poziomie C-level, że hej, wiemy, że aktualnie w branży X są duże problemy z rotacją pracowników, która uśredniona wynosi w okolicach 18,9% w skali roku i my wiemy, jak rozwiązać ten problem, czy znalazłbyś 15 minut, żeby o tym porozmawiać, to wtedy nawet jeżeli nie wstrzeliliśmy się z tą dokładną liczbą, bo może 18,9 uśrednionej wartości rotacji na rynku nie dotyczy bezpośrednio naszego potencjalnego klienta, bo może on sobie myśli, no dobra, u mnie nie jest 18,9, tylko 12,1, ale nadal to jest ktoś, kto odrobił pracę domową, zrobił research, wie, że problem występuje, ma na to jakieś dane, ma na to jakieś potwierdzenie tych tez i jednocześnie dotknął mojego jakiegoś punktu, bolesnego punktu, który powoduje, że ja się zastanowię i powiem, kurczę, no może warto byłoby rzeczywiście z tym człowiekiem pogadać, bo może on ma faktycznie jakieś rozwiązanie, które pozwoli nam obniżyć ten procent, ten odsetek ludzi, którzy nam rotują. I właśnie o tego typu działania chodzi. Pamiętajmy o tym, że im wyżej w strukturze próbujemy kogoś na zimno złapać, nieważne czy to LinkedIn, czy mail, czy nawet jakaś taka rozmowa podczas konferencji, czy gdziekolwiek, tym bardziej specyficzni musimy być, bo takie osoby bardzo, bardzo, bardzo nie lubią marnowania swojego czasu, w szczególności na
rozmowy i ludzi, o których totalnie nie mają pojęcia i gdzie nie ma tak naprawdę żadnej wartości właśnie dla tego adresata. Także dzisiaj takie przemyślenie, wydaje mi się, że przydatne z perspektywy sprzedażowej, ale też w ogóle z perspektywy takiego podejścia do tego, jak torować sobie ścieżkę komunikacji do osób, które są dużo wyżej w hierarchii w różnych firmach, bo to nie chodzi o to, że jeżeli ja jestem founderem startupu, to jestem na równi na przykład z członkiem zarządu, nie wiem, firmy typu IBM, bo to są zupełnie dwa różne światy, dwa różne podejścia, dwie różne kultury, dwie różne organizacje o zupełnie innej skali. Także też nie można tego tak zestawiać, ale właśnie warto wiedzieć o tym, w jaki sposób, że tak powiem, zbudować sobie ten wytrych, który pozwoli nam gdzieś tam dużo łatwiej dotrzeć do tych ludzi. Nie twierdzę, że to otwiera wszystkie drzwi i że wszyscy będą chcieli z nami gadać. Przede wszystkim bardzo trudne jest często zresearchowanie, co jest faktycznym celem i co jest faktycznym problemem i jaki pain point tak naprawdę dotyczy tej konkretnej osoby, ale jeżeli już uda nam się to zidentyfikować, to jest bardzo duża szansa, że jeżeli wykorzystamy tego typu komunikat na początku, to będzie nam dużo łatwiej nawiązać relacje, a jak nawiążemy relacje, to dopiero w trakcie, w kolejnych rozmowach przejść gdzieś do już bardziej takich konkretów związanych z tym, co my faktycznie realizujemy i w jaki sposób my możemy wesprzeć organizację w rozwiązaniu tego problemu. Nie zaczynajmy nigdy od końca, bo będziemy wtedy, jak wszyscy inni, będziemy trafiać do spamu, albo po prostu nikt nie będzie chciał na to odpisywać. Także tyle na dziś. Wracam do domu. Do usłyszenia jutro i dzięki za Twój czas. Hej!